you. And and it's all because of this whole rumor of you dating Carl Homolka. That's this is the thing that's. The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. Dzisiaj przedstawię wam historię psychopaty, który zaczynał od bestialskiego mordowania zwierząt, a skończył na zabójstwie człowieka. Zapraszam do zapoznania się z historią Luki Magnota. Luka przyszedł na świat 24 lipca 1982 roku w Scarborough, czyli jednej z dzielnic Toronto. Pierwotnie nazywał się Eric Clinton Kirk Newman. Był dzieckiem Anny Yorkin oraz Donalda Newmana. Rodzina chłopaka nie była idealna. Otwarcie mówił o obsesji swojej matki na punkcie czystości, która przez to wykazywała bardzo dziwne zachowania. Zamykała swoje dzieci na klucz, a nawet raz wystawiła króliki swoich dzieci na mróz, aby je uśmiercić. W 1994 roku u jego ojca zdiagnozowano schizofrenię. To doprowadziło do rozpadu związku rodziców Erika. Po rozwodzie swoich rodziców chłopak przeprowadził się do babci. W późniejszych latach uczęszczał do szkoły średniej Weldon w Lindsay. Tak samo jak jego ojciec, chłopak został zdiagnozowany jako schizofrenik, przez co przysługiwała mu renta inwalidzka. Aby zwiększyć swoje finanse, zaczął trudnić się prostytucją. W 2003 roku stał się aktorem w gejowskich filmach pornograficznych. Raz nawet pojawił się jako model w kanadyjskim magazynie dla gejów. Jednak w tym obszarze nie zyskał większego rozgłosu. Osoby z branży mówiły, że nawet branża porno nie była nim zbytnio zainteresowana. W 2006 roku zmienił swoje personalia na Luka Rocco Magnota. Przez wiele lat Luka próbował zyskać rozgłos i sławę. Brał udział w kilku programach telewizyjnych, które jednak w niczym mu nie pomogły. Próbował nawet okłamywać ludzi na przeróżnych forach internetowych, że jest wielką gwiazdą w świecie modelingu, zakładając wiele fałszywych kont i podszywając się pod innych. W 2010 roku Magnota zaczął publikować filmy na YouTube, w których torturował i uśmiercał niewinne koty. Pozwólcie, że oszczędzę wam szczegółów jego zwyrodnialskiej działalności i nie polecam wam tego nigdzie wyszukiwać, chyba że chcecie się niepotrzebnie wkurwić. Rok później prywatna grupa zidentyfikowała, kto odpowiada za te czyny. Sprawa została zgłoszona na policję. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądało śledztwo, to polecam zapoznać się z serialem na Netflixie Don't Fuck With Cats. 25 maja 2012 roku w serwisie bestgore.com pojawia się 11-minutowy film zatytułowany One Lunatic, One Ice Pick. Wideo przedstawia nagiego mężczyznę przywiązanego do łóżka, który jest dźgany czymś, co zostało określone jako szpikulec do lodu. Następnie mężczyzna zostaje rozczłonkowany. Sprawca również dopuścił się aktów nekrofilii oraz za pomocą noża odciął kawałek ciała ofiary, który następnie dał swojemu psu do zjedzenia. Autorem tego bestialskiego nagrania okazał się Luka Magnota. Już dzień po publikacji materiału widzowie Bezgor, jak i przeróżni prawnicy zaczęli zgłaszać wideo na policję. Początkowo zgłoszenia były odrzucane przez urzędników. Dopiero kilka dni później policja była w stanie potwierdzić autentyczność tego nagrania. W tym samym czasie udało się zidentyfikować ofiarę. Był to Hun Lin. Hun Lin urodził się 30 grudnia 1978 roku w Wuhan. Do Kanady przyjechał w 2010 roku z zamiarem rozpoczęcia nowego życia. Chłopak był gejem. Ukrywał ten fakt przed swoją rodziną, która mieszkała w Chinach. Lin korzystał z przeróżnych portali randkowych dla gejów, takich jak Grindr. Do spotkania z Magnotą doszło krótko po tym, jak Hun odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone w serwisie Craigslist przez samego Lukę. Części ciała Huna co chwilę były odnajdywane. Tor został odnaleziony w walizce na stosie śmieci przez jednego z woźnych. W tym samym miejscu policja znalazła również zakrwawione ubrania, dokumenty identyfikujące podejrzanego oraz ostre przedmioty. W tym samym miejscu śledczy sprawdzili monitoring. Teraz pokażę wam fragment uzyskanego materiału.
Sprawca wysłał również kilka paczek zawierających części ciała ofiary. Przesyłka zawierająca lewą stopę trafiła do siedziby Krajowej Partii Konserwatywnej Kanady. Druga paczka, w której znajdowała się lewa ręka, została przechwycona w zakładzie Canada Post. Pierwotnie miała trafić do budynku Partii Liberalnej. Następne paczki zostały wysłane do szkół znajdujących się w Kanadzie. W przesyłkach znajdowały się notatki, z których wynikało, że sprawca ponownie zabije. 1 lipca policja odnalazła głowę Huna Lina na brzegu jeziora w parku w Montrealu, po tym jak otrzymała anonimową wskazówkę. Policja przeszukała wynajmowane mieszkania Magnoty. Tam odnaleźli ślady krwi oraz napis znajdujący się na wewnętrznej stronie szafy. Kanadyjska policja wydała nakaz aresztowania Luki Magnota, oskarżając go o morderstwo pierwszego stopnia, dopuszczenie się zniewagi wobec martwego ciała, publikowanie nieprzyzwoitych materiałów, wysyłanie materiałów obscenicznych, nieprzyzwoitych, niemoralnych lub obelżywych, karalne nękanie premiera Kanady Stephena Harpera i kilku innych członków parlamentu. 31 maja Interpol wystosował wobec Magnoty czerwone zawiadomienie. Jak się okazało, Luka uciekł do Berlina. Tam właśnie 4 czerwca zostaje zatrzymany, co widać na nagraniu. Osiemnastego czerwca został oddany w ręce władz Kanady. 15 grudnia 2014 roku Luka Magnota zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Biegli sądowi wydali również opinię psychiatryczną, którą wam teraz przedstawię. Aktualnie Luka Magnota dalej odsiaduje swój wyrok w więzieniu znajdującym się w Quebec. Ma obecnie 41 lat i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek je opuści.